Chciałbyś pozdrowić jakiegoś nauczyciela albo złożyć jakimś nauczycielom życzenia? Oczywiście Zosię chciałem pozdrowić zawsze i wszędzie. I Jacka, Sora Hryniewicza. Okej, dzięki. Proszę. Jeszcze wychowawczynię naszą najlepszą, pani profesor Smolińską. Chcielibyście złożyć życzenia jakimś nauczycielom albo pozdrowić jakichś nauczycieli? Tak, Sora Hryniewicza. Pozdrowić chciałaś? Powiedz. Pozdrawiamy Sora Hryniewicza. Dobra, dzięki. Mógłbyś złożyć życzenia jakieś nauczycielom? Oczywiście. No to słuchamy. Najbardziej chciałem złożyć życzenia wszystkiego najlepszego profesorowi Kowalskiemu z okazji Komisji Edukacji Narodowej. Dziękuję mu, że mnie przygotowuje do matury i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Chciałbyś złożyć życzenia jakiemuś nauczycielowi bądź nauczycielom? Wszystkim nauczycielom chciałbym życzyć zdrowia, szczęścia, pociechy z nas uczniów i w ogóle, żeby mieli jak najlepiej w życiu. Okej, dziękuję. Słowo. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, wyrozumiałości, jak najmniej jedynek w dzienniku. Lepszych uczniów, żeby gimbaza nie była taka głupia, jaka jest teraz, że rozumieli, co się do nich mówi, że profesor Skwarski jeszcze został trochę w tej szkole, bo jak ich pouczy, to nie wiem, kto tutaj zostanie. I uśmiechu na twarzy przede wszystkim. Dobra, dzięki. Co życzycie im? Dlaczego? Żeby na nas nie narzekali do końca roku. Dobra, dziękuję. Co życzycie nauczycielom dzisiaj? Wszystkiego najlepszego. A koledzy? Też wszystkiego najlepszego. A kolega? Też wszystkiego najlepszego. A kolega? Nie, żeby się tak nie denerwowali. No. Co życzycie nauczycielom? Wszystkiego najlepszego. I to wszystko? Bo już każdy mówi wszystkiego najlepszego. No nie mam pojęcia, co mogę im życzyć. Na pewno życzę im, żeby byli dla nas mili. Żeby nas lubili. Dobra, dziękuję. Czego życzysz nauczycielom? Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia i może, żeby nam lepsze oceny stawiali. Zdrowia, szczęścia, dużo cierpliwości do nas. No i spełnienia marzeń. Co życzycie dzisiaj nauczycielom? Co życzycie nauczycielom? Zagramy? Co życzycie dzisiaj nauczycielom? Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, no i sukcesów w pracy i w życiu prywatnym oczywiście. Okej, dziękujemy. Drodzy nauczyciele, wszystkiego najlepszego z okazji waszego dnia. Dużo cierpliwości do nas i... Tyle, nie wiem zbytnio. Dobra, starczy. No wszystkiego najlepszego, szczęścia, dużo, żeby jakieś lepsze oceny stawiali, nie? I tyle. Dobra, dziękuję. Życzenia dla nauczycieli. Życzenia dla nauczycieli? Życzymy im cierpliwości do nas. Znaczy, ja sam jestem teraz nauczycielką piękną i życzę sobie, żeby nie zamykali mi drzwi teraz i urody. Oczywiście. Tak już jest pani piękna. No ja zawsze jestem piękna. I oczywiście, żeby się uczyli. Żeby nie byli takie jędze, że tak powiem. I żeby nam nie przeszkadzali, byli grzeczni. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Chciałbym życzyć naszym kochanym nauczycielom zdrowia, szczęścia, współpracy z nami. Oby jak najkrótszej, bo długo nie chcemy się tu uczyć. Ale tak to wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i najlepszego jeszcze raz. Życzenia dla nauczycieli. Bo znowu. No to z okazji dnia dzisiaj wspanialszego życzę wszystkim nauczycielom samych sukcesów zawodowych, pociechy z nas, uczniów i żeby nie martwili się wynikami maturalnymi tak mocno. Okej, dziękuję. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, pomyślności i radości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. No i dobrze. Dzień dobry, Karolino. Czy może chciałabyś złożyć nauczycielom życzenia? No, może w imieniu BMTV chciałabym życzyć jak najwięcej cierpliwości, miłości wręcz do nas. I co tu jeszcze? No nie wiem. To w imieniu BMTV, a w swoim? A w imieniu moim to... I tak mają dużo to.
No to może zdrówka. I tyle. Bum 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 b